Wszystkim, którzy dołączyli do wspierania kanału Ruch TV, serdecznie dziękujemy. No i zapraszam na kulisy meczu z Lechem, ale zanim je zobaczycie, tradycyjnie łapka w górę pod filmem, subskrybujcie Ruch TV. No i co? No i wspierajcie kanał, kto jeszcze nie wspiera. Jademy! Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Kto się pojawił tutaj przed wyjazdem naszej drużyny do Poznania? Chodź ze mną. Co tam, boż? Kajdziesz. Kaj, ty mnie zabierasz. Chodź, coś ci pokorza. A coś ciekawego? Nie, nic. Może ta kożowa, ta co, te 1000 flaszek. Ja, jak tu wleziesz, czy... Co tu jest, powiedz mi, tak jakbyś tu opisał? No wiesz co, stare gazety, te z archiwum WR, stare te książki, no i wszystkie inne artefakty, oczywiście, plus puchary, które są mniej cenne. Takie to są najstarsze, najstarsze na przykład gazety, dokumenty, z jakiego roku na przykład? Możesz tak... 1930. I to faktycznie są oryginały z tamtych czasów? Tak, tak, tak. To są, tu masz na przykład, co my tu mamy. No, na przykład sport z 86, tak? No, no więc te rzeczy oczywiście tutaj. 86 to może... Należy, o co mi patrzy. Ty, patrz! Ruch Chorzów Lech Poznań, te jak się otwarło. Naprawdę. Wiesz po co tu przyszedł, a nie, że cię przeprowadził? Po co? Ponieważ są tutaj rzeczy, które są do przekazania na różnego rodzaju aukcje charytatywne. No. Które nie są jakby już takimi pamiątkowymi rzeczami i po prostu na cele kibicowskie takie środki są przeznaczane. No wiesz, czyli co, niebawem pojawi się coś, tak? No, no niebawem się coś pojawi. Są tacy, którzy by się na pewno ucieszyli, jakby to zobaczyli. Proporczyki? Tu są różnego rodzaju proporczyki. 55 rok. Tak. To jest z wizyty ruchu zagranicznej z 55 roku. To jest na przykład z 59. No to już rozbudza wyobraźnię. Z SKS Tarnowia. No ale są też proporczyki, które wszyscy mają i znają. O proszę, tu też się tam ponoć wybieramy chyba, nie? Zobacz. Czekaj. Nie no, we Wronkach gramy. No właśnie, ale jest, no właśnie. Pewne rzeczy. Jeszcze możemy zrobić zajawkę do tego, do książki, która się możli... Druga część historii ruchu. No. Możesz sobie ten... Widać dobrze? To jest dziesięciolecie. Tak, tak. To pamiętam, tak, tak, tak. To jest, tak, tak, tak. To jest dziesięciolecia i udało nam się zidentyfikować około 70, no może nawet 75% osób, które są na tym zdjęciu. To, co jest tutaj, co widzicie, i ten karton, to jest właśnie oryginalny z 1930 roku. Co to mamy? Kamera? A tu na przykład jest ręka piłkarza, jakby cię to interesowało. No, siemaszko. Ty, ale to na tamte czasy to musiało być, wiesz? Tak, tak, tak. To wszystkie rzeczy muszą trafić do muzeum, bo tylko Muzeum Ruchu jest w stanie zapewnić odpowiednią dbałość o artefakty, które są własnością klubu. Grzesiu, właśnie, jeszcze jeden temat bardzo ważny, no bo ty opowiadałeś i generalnie chcesz zainicjować coś takiego, żeby trybuna żyła podczas meczu, przed meczem jeszcze. Mówiłeś o tym tupaniu, to my musimy to powtarzać w końcu. A ponoć, te, ponoć teraz tupali. Kto tupał? Chyba nie ty. Znaczy, dwie rzeczy. Znajdujemy się teraz pod trybuną. Tak, główną, tak, generalnie dwie rzeczy. Przed meczem, nim wychodzą zawodnicy obu drużyn, trybuna tupuje nogami. O. No bo tu się musiało niesamowite wrażenie. Tak, być, tak, nie? Tak. To jest jedna rzecz. No i pamiętajcie o tym, żeby w trakcie, nim się zacznie hymn, wstawać. Wstawać i jeszcze raz wstawać podczas śpiewania hymnu. To jest bardzo ważne i to można powtarzać wielokrotnie, ale ważne, żeby o tym pamiętać. Stefan, padasz na trzy paski, lecą laski, ja? Nie wiem. Ty się żonaty, pamiętaj. No i co, mogą lecieć, no i się odbiją. Panie Marcinie, jesteśmy przed wyjazdem na mecz z Lechem. Czy ty w ogóle już jesteś w ekipie Ruch TV? Jestem. Tak? No wysłałem rano screena. A to nie widziałem, przepraszam. No ja na grupie wysłałem, koleżko. Oczywiście, że jestem. No to dobrze, polecamy. Mogę zabraknąć. Polecamy oczywiście, bo to no, jakby nie muszę cię reklamować i twojej roboty. I wiadomo, że Ruch TV to jest twoje dziecko. Zresztą dzisiaj pisałem z chłopakami, że od kilku dni gdzieś tam na tablicy na Twitterze pojawiają mi się opinie kibiców innych klubów. No też, nie ukrywam, docierają do mnie i to mega... Tak, ale... Od swoich kibiców cieszą, ale gdzieś tam jak z tych takich ekip, powiedzmy, delikatnie... Wczoraj trafiłem na opinię chłopaków z Lecha Poznań,
którzy oczywiście oficjalnie pisali, że no nie po drodze, no, no. No i to jest oczywiste. Natomiast no bardzo chwalili to, jak wyglądają kulisy, jak ta cała otoczka tutaj wygląda, także to się naprawdę super czyta. No pomysłów na rozwój Ruch TV jest wiele. Jest wymyślonych kilka fajnych formatów, więc na pewno to wsparcie kibiców pomoże w tym, żeby te nowe formaty powstawały i cieszyły oko. Myślę, że też będzie na pewno przybliżone takie codzienne działanie i funkcjonowanie klubu, to co się dzieje na bieżąco tutaj, no bo nie siedzimy, nie pijemy kawy, tylko... Nie, no czasami tak. Kawa pijemy, no nie przesadzaj, nie. To jak już jesteśmy zmęczeni, no, wtedy kawa, żeby się wzmocnić, jak najbardziej. Natomiast no jest co kręcić i na pewno kilka fajnych programów nam powstanie. Także serdecznie zachęcam do wspierania Ruch TV. Na pewno ruszymy też w naszym gronie kibicowskim z nominacjami, z jakimiś takimi rzeczami, to też fajnie pobudzi i zachęci ludzi do wspierania, ale myślę, że oni sami po tych kilku fajnych wrzuconych materiałach sami ludzie będą siebie namawiać, więc tą pocztą pantoflową to pójdzie na pewno. Ja dzielę piłkę nożną na dwa poziomy inteligencji, prywatny i piłkarski, a piłkarską jesteśmy debilami, nie? Może to zabrzmi ostro, brutalnie, no ale tak trzeba to powiedzieć. My jesteśmy debilami piłkarskimi, nie? Bo Kazik Dejna tabliczki mnożenia nie znał, Maradona strzelał do dziennikarzy, ale to byli geniusze piłkarscy. Jako ludzie debile, ale piłkarscy. Co to za postać? Nie przypadkowo puszczasz ten film. Nie przypadkowo, bo pan Jarosław Kotas dzwonił do mnie przedwczoraj. Skontaktował się i powiedział, że widział wyjazd kibiców Ruchu do Lublina, że jest pod wrażeniem razem z panem prezesem i początkowo od Sokoła Ostróda, bo pan Jarosław pracuje obecnie w Sokole Ostróda, dostaliśmy 50 biletów na mecz wyjazdowy, natomiast pan Jarosław zadzwonił i powiedział, że no, że widział nasz wyjazd i że chcieliby zorganizować wspólnie z Ruchem Chorzów Święto Piłki Nożnej w Ostródzie. No i że są w stanie nam przekazać 1500 biletów. O Boże, jaka zmiana! Także zmiana jest diametralna. Szykuje się bardzo fajny wyjazd. My na pewno organizacyjnie jako Ruch Chorzów będziemy musieli pomóc, bo to się wiąże z kosztami, a Sokół na swój garb nie jest w stanie tego wziąć. Natomiast my na pewno jako Ruch pomożemy, wymyślimy jakieś rozwiązanie, żeby w jak największej liczbie nasi kibice mogli tam pojechać, bo naprawdę okolice są piękne i nawet już zerkałem sobie, jak wygląda ta trybuna. No piękna, widzę, w ogóle świętowo chyba, nie? Tak, tam dokładnie tam. Także no może być moc, może być naprawdę fajny wyjazd. No to jademy, niebiescy, już jademy, się mobilizować, no. Nie? To jademy na Wrunki. Stefan, to jest kraina kwitnącej bulwy. Tu wydobywają podziemną pomarańczą. Kolega z Poznania mi tak mówił. Co do tego dobrze? Jaki jest ten fach popularny? Fryzjerstwo. On wszędzie jeździ. Jak wierzę, cię nie puszczą na mecz, jedzie. No ale on wszędzie, u nas sparingi wszystkie robi, wszystkie mecze, zakazy, także to ceni się taka postawa. Cugiem, no. Nie nagrywasz tego? Nie, no nagrywam, bo no, niestety za późno my tu są trochę. Siemanko. Jak tam z tymi strojami? Wyjaśniło się? Tak. Jest kontrast widoczny już teraz? No. Jest. To dobrze. A to jakieś doświadczenia z Wrunkami są? Nie. No. To fryzjera jest. To fryzjera. No, chyba my tu grali. W Ruchu nawet tu grałem taki mecz. Tak? Kręć go, bo to jest bohater drugiego planu, o którym... Mało kto wie. Tak. Ale sezon... A to jest człowiek orkiestra. Ale sezon... Kręć go jak najczęściej. Ja. Zobaczysz, co z tego nie puszczaj tego. Benego Hilla. Ale jaka to fajna narracja, jak czubówna. Monty Pythona w jednym. Aż tak? Tak jest. Biuro Śmiesznych Kroków, zobaczysz. Biuro Śmiesznych Kroków. Biuro Śmiesznych Kroków. Uniwersytet. Tak. No dobrze, no. Sezon mamy długi, więc no, liczymy tutaj, no. Sezon na Leszcza. Leszczów nie będzie. Tak doradzę ci, nie? Że nie potem po rundzie mi powiesz, czy było warto. Czy nie. Dobrze. Już mu powiedziałem, żebym nie filmował, jak jesteśmy razem. Żebym nas nie filmował razem, jak jesteś, bo ty się za chudy. Ktoś się musi dostosować, żeby wyrównać tutaj. On wszystko robi, biega, grosz, tak to ma. Wciągam, teraz wciągam, czekaj, dobra, wiecie. Puściłem, wrotnij to. Widzowie już docenili Mokryw, tak, już zauważyli, że cieszą się, że jesteś. Że jestem na boisku, nie przed kamerą. Idę na boisku i przed kamerą, to jest takie, wiesz, podwójnie. Ważniejsze jednak, żebym był na boisku niż przed kamerą. No tak, to wszyscy tego chcemy też, nie?
kupić. Tego życzymy. Dzisiaj co, w Błękitnej? Gdzie ci w Błękitnej? Czy też Manchester jest? City. Manchester City, no. Argentina. Nie, Manchester City. Co tam tak Bendy patrzy przez okno? Filip Nawrocki właśnie mówił, że dobrze tu wygląda to boisko zadbane. Bardzo dobrze. Potwierdzasz? Mhm. Czyli piłkarze mogą grać w piłkę. Piłkarze tak, a my będziemy się kopać. Nie, okej, dobrze to wygląda ostatnimi czasy. Pokora. Praca, pokora i determinacja. To jest takie hasło, które rozkminiłem. Jeden pan mi za odgadnięcie tego hasła obiecał Chorzowskie. Także może będzie okazja za zwycięstwo dzisiaj się nacisnąć. Kogo tutaj obserwujemy szczególnego? No przecież syn gra, nie? Broni. Broni, bramkarz, tak? No. A syn, rozumiem, wychowanek jakiego klubu? Ruchu. Ruchu. To co go tak do Poznania wywiało? Aż przyjechał w drugiej klasie gimnazjum. Aha, czyli tak się trochę aklimatyzuje. To ile ma lat syn? Teraz już 22. A to już taki się dojrzały zawodnik robi. Jak mu tam idzie? Zobaczymy. Znaczy ja bym chciał, żeby dzisiaj nie miał dnia. O tak, bym chciał. Ja postawiłem na 0-0. Tak, żeby był jakiś balans. Żeby ruch miał punkt, a miłość czyste konto. Aha, no to dobrze, jakiś ty. Dzień dobry panu. Znowu się widzimy. Zawsze tam. To jest prawdziwy przykład właśnie na to, że to nie jest slogan pusty. No dokładnie. A Cera, czemu bez Cery dzisiaj? Cera na Podlasiu. Co robi obozy. Na Podlasiu? Obóz, ja sportowy. Obozy, cały ten. Sportowy jakiś? Nie, nie, nie. Ona zespół ten pieśni tańca orzów. Ja proszę, muzycznie. Muzycznie się udziela. Dobrze. Muzycznie. To pozdrowienia. No, dziękuję. To kiedy się na ciebie widzimy? Wszyscy razem w komplecie. To może w najbliższym, najbliższym terminie chyba nie, bo na urlop jadę, to może akurat tą cichą opuszczam, ale zaś następne już żonie powiedziałem, że czemu wracamy w sobotę, się zapytała, a nie w niedzielę z wakacji, bo powiedziałem, że nie było terminów, a w sobotę pogoń grodzisk. Jak ma serii? Co tak? Siemanko, was też miło widzieć. Co, na co tak wypatrujecie? Jak czapla na rzece. W porządku. Wypatrujmy bramek. Bramek. No dobrze, dobrze. No właśnie, dobrze to wygląda. Jak się sprawuje nowy maser, twój asystent? No, rewelacyjnie. Rewelacyjnie, dlatego my go wzięli, a? Dlatego. Natomiast to trzeba się pytać zawodników, nie? Bo to dla nich pracujemy. Ale... A ty jak się czujesz tutaj w ruchu? W porządku, te pierwsze dni? No jak to w ruchu? Pierwsze dni, no ja tu jest bardzo z ruchem zżyte, także... A przedstaw się, bo w sumie mi cię tak nie przedstawili jeszcze tak nie konkretnie. Przedstawili. No. No co, Sebastian Lukaszczyk, bardzo mi miło tutaj. Pozdrawiamy wszystkich niebieskich kibiców. Szczególnie z Piekor, nie? Ale to my już gadali. Szczególnie z Piekor, my już to gadali, także tutaj wszystkie fankluby. No i co, no od małego na całego tylko ruch. No to by się takie marzenie chyba spełniło, co? Jak w tej branży działasz i do ruchu się dostać, to... Oj, uwierz mi, że marzenia się spełniają i te marzenia się właśnie u mnie spełniają teraz, będąc tu w ruchu. A no niebieskie serce wyniosłem z domu, także wiesz... No to pięknie. Elegant. Uderzyłeś w barierkę, ja? Ale, jak... Uważaj, synek, muszę zagrać jeszcze szpil. Za szeroki jest, wiesz? No. Wyrób, jademy, witam cię też. Cześć. Liczysz dzisiaj na występ? Oczywiście, że tak. Nie miałbym nie liczyć. No. Żebyśmy wygrali. A jesteś gotowy? No jak? Taki, żeś wczoraj zmęczony wyglądał, słuchaj. Ja? No. Nie, to przez mokrego, wiesz. Za mało tych warzyw, żeś zjadł tych, od nowaliki. Właśnie wczoraj nie jadłem, no dlatego. No, dawaj. To jest inny problem. Dużo tam u was jest z pierwszej drużyny ściągniętych dzisiaj? Nie. Ale więcej niż zwykle? No bo to środa jednak nie było. Nie. Czyli normalnie tak. Ale czyli nie szalejemy tutaj? Nie szalejemy, dzisiaj na spokojnie. No to dobrze. Filip Nawrocki, to wasz kolega, znacie się, tak? Tak, znamy się. I co, dobry jest? Dobry jest. Nie, dobry jest. Zobaczymy, co to będzie. To czego wam życzyć? Powodzenia, no. Bez kontuzji, ja zawsze życzę bez kontuzji. No wygranego meczu bez przesady, ale bez kontuzji, nie? Dobrze, dziękuję. Dawaj.
my tam już biegniemy, chyba nie jak na Szczęcie. Zostań, zostań, pacek! Spadła na górną siatkę bramki. Ale nie miałeś już kontroli na piłkę. Masz czas dojść do tej piłki. Widzę u góry. Tak? Sam, bo mnie barmanki wpuściły do góry. Widok mam jak na loże VIP. Tak? Siedzi jeden gość, przez 45 minut je i pije piwko. Tak? Gościu jest za ruchem. Skąd to tacy tutaj ludzie? Nie mam pojęcia. On wychował się w Chorzowie, a przyjechał tu i został. Starszy człowiek siedzi sam na całej sali, 100 metrów kwadratowych. No to pozdrowić go. A co, śledzi, co się u nas dzieje? Obserwuje? Tak, karnet mi pokazywał na ruch. Niemożliwe. No mówię ci. Dla Lecha była akcja. Gościu westchnął. Ja mówię do niego, mówię, ciarki mi przeszły. On mówi, mnie też. Ja mówię, ale panu w drugą stronę. On mówi, nie, ja też za ruchem. Możliwość z zębem, z miarą. Mecz jest do ugrania, ale też jest, tak jak mówię, otwarty. Wszystko się może zdarzyć. Także gramy od pierwszych minut, bo po swoje. No ważne, no ważne. Chcemy k***a wygrać, mamy zmianę. Ale myślmy k***a o tym, że na razie jest jeden punkt, k***a łączy. Środek zabezpieczmy, a my w przodu k***a na pewno coś będziemy mieli. Albo stały fragment. Z Bogiem i po zwycięstwo! To wygrałeś! Brawo, super akcja, brawo! Kurwa niżej! Stój, Wielo! Brawo, Turek! Brawo! Brawo, to chodzi! Brawo, Szczepanie! Bronki zdobyte. Dobry podkład pod garbarnię teraz w hotelu. No, słuchaj, trzeba się trochę pocieszyć teraz. Jeden wieczór na radość. Brawo, kulej. Dobra, no! Znowu wyrób. No to fajny, fajny. Będziesz mile wspominać powrót do domu. Bardzo miło, bardzo miło. A to gdybym wiedział, co ty co wsiadać, to bym nie poleciał na raz, a ty nie tam balansem. Dzięki, dobry, dobry mecz, dobry mecz, brawo. Brawo, Tomcio, no super, brawo. Filipo. Ci ktoś taki pokiereszowany. Zmęczony życiem. Dobra. Stary po prostu. Panowie, dawajcie! Starość! Dawaj, dawaj, starość, dawaj. Nic nie zrobimy. Dawaj, dawaj, panie! Tak się bawią, tak się bawią niebiescy! Ej, tak się bawią niebiescy! Ej, tak się bawią niebiescy! Ej, brawo, brawo, brawo! Dawaj, dawaj, u ciebie jesteśmy! Kto wygramy? Kto wygramy? Ruch! Kto? Ruch! Kto? Ruch, ruch, ruch! Dobrze, Kowal, dobrze, dobrze, to już ale wszystko. Chyba bardzo dobrze, słuchaj, ciężki teren, kurde, ale najważniejsze 3 punkty, przepchane, kurde. No. Nie był to tak idealny mecz, jak kurde, tydzień, znaczy tydzień, 3 dni wcześniej, ale właśnie, 3 dni wcześniej. Punkty, 3 punkty, to jest to, z ciężkiego naprawdę terenu. No to teraz garbarnia, będzie trudniej? Będzie na pewno tak samo ciężko. Gratulacje. Brawo. No, dobra, panie, walczymy dalej. Dobra. Co, panowie? Cóż można powiedzieć, no niech...
Niech trwa ten piękny sen. Cieszmy się każdym meczem. Ale PPD. 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 Jasne. Twoje piwko jest. Tak. Nagrałaś. Czego nagrałem? Nie, nagrałem. O kurde, ty, oprawa! Dobry nabytek ten Nawrocki, dobry. Bardzo dobry. Wiedzieliśmy, kogo wam oddajemy. No. Chyba nie. Dobra, idziemy się z wami pocieszyć trochę, wiesz, bo jeszcze... Zapraszamy. Brawo! Niebieski charakter bym dzisiaj, dawaj! Kule, widzisz jak to działa, jak się rozbierze. Ale od początku dobrze grałam dzisiaj. Zasłużył. Panowie, głośno, głośno, cieszyć się! Jedziemy!